Witam wszystkich w kolejnym odcinku, z tej strony Robin Skateboard, a oto zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Niestety od samego startu goni mnie ork, dlatego ja uciekam byle jak najszybciej. Mamy tutaj tonę wargów jeszcze przy okazji, których jest od cholery i więcej. Chciałbym, żeby będzie przestał się bagować i nie zginął jednakowo od samego startu. No, chyba niestety nie uniknę tej śmierci, ponieważ no, mam za słaby trochę skok, żeby wspiąć się na tą górę. Musimy sobie jakoś poradzić. Niestety szkieletki nasze nie są zbyt mocne tutaj na taką ilość wrogów, jaka tutaj się kręci, i jeszcze na dodatek na orków i wargi. Myślałem, że będą trochę silniejsze, ale jednak niestety nie ma za bardzo aktualnie szans. Chciałem się pozbyć tego orka z pleców i zacząć normalnie odcinek. Za chwilę powinien się odczepić, na szczęście, miejmy nadzieję. No i co, orku, już starczy, już nie goń, okej. Ile ja mam many? Okej, mam połowę, ten mnie zacznie pewnie gonić dalej. No, tak ja myślałem. Kurde, w latarni siedzi nasz zaprzyjaźniony cwaniaczek. Nie chciałbym, żeby zginął. Okej, ten ork powinien się za chwilę odczepić, albo i nie. Cholera. Okej, powinien sobie po prostu do chaty. Prześpię się w łóżeczku. A tutaj siedzi Jack, który właśnie pilnuje swojej latarni. Ja sobie pójdę spać, a coś, skoro już tu dobiegłem, żeby mieć full many. I muszę wymyślić coś, żeby przedrzeć się po oko Innosa. Może być ciężko, nie mam odpowiedniego. Przydałby mi się po prostu większy krąg. Dlaczego nie mogłem się go ostatnio nauczyć? Nie mam pojęcia, mam 30 punktów. Nie wiem u kogo. O, ten org dopiero tutaj. Ma ognista burza. Chrząszcz w ogóle, gdzieś tam, daleko, w podziemiach. I drugi chrząszcz. A mi chodzi o tego orka. O, dobra. Fajny damage, sobie, gdyby mi tak nie cięła gra. Nie wiem, dlaczego mi nagle przycięło totalnie gotika na 5 FPS-ów. Fajnie, nie lubię tego bardzo. Okej, ten ork mi tutaj zaraz wyjdzie z zakrętu, albo ja go przywitam. Okej, zginął. Aha, dobra. Więc tak, no udało nam się pokonać w końcu tego orka i znowu muszę iść spać, żeby nie marnować teraz... sorry. Tutaj stoją rzeczy do zmywania, zapomniałem, bo sobie jadłem ostatnio coś dobrego. Okej, idziemy do łóżka, prześpimy się. Do rana, wstajemy, idziemy po oko Innosa. Teraz jak najszybciej. Chyba oleję po prostu wszystko to, co mieszka w tej cholernej dziczy, tej puszczy, czy czym tokolwiek jest, i po prostu pójdę sobie pójdę po to oko Innosa, pobiegnę, jak najszybciej je wykradnę. Nie będę już z niczym bił tutaj. Jestem trochę za słaby mimo wszystko. Mimo że mam dużo many, nie mam po prostu odpowiednich czarów. Okej, myślę, że zapis już, żeby nie tracić czasu zbędnego, który zmarnowałem już na bicie orka. Muszę teraz coś... Matko! Jak mnie teleportowało do tyłu, nie wiem co się stało, okej. Muszę właśnie pójść teraz zdobyć oko Innosa. Nie pamiętam, w którym ono jest w miejscu aktualnie, ale spoko, znajdziemy je. Ważne, że mamy tutaj mikstury przyspieszenia, dzięki temu będę mógł unikać wszystkich niepotrzebnych walk, jakie tu mogą mnie spotkać. Oczywiście. Nie chcę tutaj ginąć wiele razy, żeby nie tracić cennego czasu. I teraz musimy iść do kręgu. Po prostu idźmy cały czas drogą. Ostatecznie trafiłem, tu jest w ogóle ork elita. Coś śmieszne całkiem. Oczywiście ja sobie tu przebiegnę jakoś. Postaram się nie zginąć przy okazji. Gdzieś tu bandyta jeszcze powinien jakiś chyba siedzieć. Okej, do gospody. Nie do gospody. Chciałbym iść w lewo. Do gospody byśmy źle po prostu pobiegli. Prawdopodobnie teraz idziemy też źle. Ale co z tego? Gdzie ja w ogóle wybiegłem? Mam nadzieję, że to tędy droga prowadzi dalej. Gdzie jestem? Co za drzewa? Okej, ale chyba idziemy w dobrą stronę. Najwyżej się trochę pogubię. Spoko, jakoś tam damy radę dojść do tamtego miejsca. Na pewno już chyba byliśmy tam, chociaż nie jestem pewny też do końca. Leżała tam kusza Dragomira, o ile się nie mylę. Teraz muszę się odnaleźć, dajcie mi sekundę. To jest jakiś krąg. A, okej, to był chyba krąg, w którym uzyskaliśmy jedną z elementów tych ornamentu, który otworzył portal do Jarkendaru. I dzięki temu mogliśmy się dostać właśnie do Jarkendaru, tak. Okej, biegnę teraz. Musimy udać się w stronę tak jakby czarnego trolla. Nie pamiętam teraz, którędy droga. O, tam byśmy mogli iść w sumie, ale okej. Chociaż może udajmy się tam jeszcze. A co, mała przygoda jeszcze, tak? W tym odcinku chcę po prostu zdobyć oko Innosa. Okej, tam są krwiopijcy. Może ze dwa szkielety i po prostu wskoczymy sobie do środka. Okej, jeden szkielecik, drugi. W ogóle nie wiem dlaczego, ale mi jakieś dziwnie tak... Coś złego się dzieje tutaj z kamerą dzisiaj i w ogóle ze wszystkim. Okej, tutaj mamy pełzacza wojownika, którego moje szkielety właśnie powinny zacząć bić. Mam nadzieję, że to zrobią. Byle jak najszybciej. Okej, jeden ze szkieletów ruszył do walki, a drugi jakoś się nie spieszy. Okej, i jak widzicie, bez problemu tutaj biją. Ja będę sobie tutaj oczywiście przyglądał to miejsce powolutku. Najpierw wyczyszczę je z przeciwników, a później po prostu zbiorę, co tutaj się znajduje. Okej, widzicie, bezproblemowo sobie
szkielety radzą. Ciekawie jestem, co jeszcze było w lewej odnodze. Najpierw wykończę wszystkich przeciwników, a potem będę się martwił. O, szkielety! Czy ja tutaj nie byłem wcześniej? Ciekawie jestem, czy przyzwane szkielety będą w stanie zniszczyć te szkielety, które tu są. Święta strzała. O, goni mnie jeden z cwaniaczków. O, cholera, jasna. Wow, było blisko. O tak, poradziły sobie z jednym. A ten nie należysz do mnie, więc umieraj. Czysta doświadczenia za takiego szkieleta, bosko. Okej, okay, i to są już moje przyzwane szkielety, moje kostki, cwaniaczki moje. I to chyba wszyscy przeciwnicy, jakich pokonać trzeba było. Dobra. Sprawdzimy, czego pilnowały. Pilnowały chyba jakiegoś miecza, o ile się nie mylę. Chociaż mogę się mylić. Czy jeszcze są tu jakieś przeciwnicy? W tej komorze na pewno nie. Jeszcze sprawdzimy tą lewą. Po prostu przejrzę najpierw to miejsce, a potem będę się sobie przeglądał wszystkie rzeczy. O, to jakieś czerwone światło było. Okej, okay, i tutaj jest... Tak, jest jakiś miecz dwuręczny. Zwyczajny miecz dwuręczny? Wow, dziwne. I w ogóle jakaś... Tutaj gdzieś jakby była ta kula dyskotekowa swoista. Świecąca na czerwono, jak widzicie sami, tak pulsuje. O, widzicie. Dobra, zacznijmy przeszukiwać to miejsce. Pozbyliśmy się wszystkich przeciwników i musimy dorobić jakiejś runy kozacznej. Najpierw się muszę nauczyć czwartego kręgu jeszcze i właśnie będę musiał... Dobra, lalala. Kufer, moi drodzy. Prawo, oj. Lewo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, 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 lewo. Okej. No i mało warte troszeczkę tutaj rzeczy. Mam 13 tysięcy ponad sztuk złota, więc ludziska. Jestem bogaczym, więc takie rzeczy już mnie za bardzo nie jarają w tym momencie. Czyli jest też... Tutaj nic nie ma, no dziwo, w tej odnodze. Mam nadzieję, że w tej drugiej będzie coś więcej. Bo tylko jedna skrzynia zamknięta, którą otworzyłem oczywiście. Muszę skupować więcej wytrychów mimo wszystko, ponieważ brakuje mi ich. Dobra, zbiorę sobie to jedzonko, które tu leży po prostu. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać, a myślę, że kiedyś na pewno. I jeszcze sprawdzimy tą odnogę i lecimy dalej. O, bełty, jakiś topór. Ach, nie wiem, po co ja to podnoszę w ogóle, przecież mi to już na nic. Okej, musiałem sobie zrobić małą chwilę przerwy, moja siostra mi wparowała do pokoju nagle, no i nie dała mi tutaj powiedzieć, że nawet nagrywam, nic. Kolejny kuferek przed nami ludziska, to co? Prawo, o, oczywiście, że nie. Lewo, prawo, 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 lewo. Idealnie taki sam kuferek jak poprzednio, ale w tym niestety gorsze fanty, bo tam mieliśmy chociaż trochę złota. No i to wszystko w tej, że tak powiem, jaskini, nic ciekawego tu nie znaleźliśmy, mam nadzieję. Jakiś miecz dwuręczny tylko, który ma tam, no jest wart dość dużo, bo jest wart ponad 1000 sztuk złota. Na pewno go gdzieś sprzedam i tyle. Okej, okay, kolejna mikstura przyspieszenia, znaczy się szybki śledź i lecimy spróbować odzyskać to nasze oko. Mam nadzieję, że dobrze idę aktualnie tutaj pod górę. Najwyżej będziemy musieli się kawałek cofnąć czy coś innego zrobić. Okej, okay, moja siostra właśnie się zabija, mam nadzieję, że tego nie słyszycie. O, dawałem poszukiwacza. O, chyba nawet trafiłem idealnie. Nie jestem pewny, czy to tutaj. Ale nawet jeśli to wystarczy, że złapię oko i nosa i to będzie... Tak, jestem w dobrym miejscu. Tutaj są właśnie poszukiwacze i na środku leży oko i nosa. Muszę je zdobyć jak najszybciej. Niestety tutaj rosną inne rośliny, dlatego może być ciężko je złapać od razu. O, nie. Zniszczyliśmy oko Minosa. Już nigdy nie odzyska swojej dawnej mocy. A odzyska, odzyska. Za chwilę przekonasz się, że wszelkie próby pokonania naszego pana i mistrza są z góry skazane na niepowodzenie. O nie. Ten jakiś wygadany cwaniaczek. Okej, i teraz musimy złapać... O, właśnie mi się nie udało, więc możemy mieć mały problem ze złapaniem okej, nosa. Jak widzicie, tutaj w ogóle strzelają we mnie wszystkim, co mają. Ja będę musiał teraz sobie jakoś z tym poradzić, ludziska. Więc mam jeden plan w zanadrzu. Właśnie na taką okoliczność, że nie udało mi się złapać niestety od razu oka. O, ten cwaniak tam strzela do mnie! Nie, bezi, 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 bezi. Schowaj się za drzewem, to cię nie trafi. Okej. Okay. Moim planem jest stworzenie po prostu paru szkieletów, które odwrócą uwagę tych wszystkich cholernych cwaniaków, którzy pilnują oka. I wkradnięcie się tam byle jak najszybciej. Okej, okay, jeszcze z jeden kostek się przyda. Niestety zmarnuję trochę many, ale myślę, że mój plan może się powieść w tym momencie. Okej, okay, lekki zapis i lecimy po oko. Och, na szczęście się nie zcięło, myślałem, że się gra zcięła. Okej, okay, więc tak ludziska, szkielety moje powinny tutaj zacząć działać w tym momencie. Przynajmniej na tym jednym biedakiem. Och, szkoda, że właśnie ten cwaniak się tutaj wziął. Dlaczego moje szkielety go nie biją? Okej, okay, zaczęły go klepać. No, biją go raczej słabo. No okej, okay, może uda mi się w jakiś... Po prostu taki sam sposób, tylko... Bo ja się pozbyłem tutaj jednego cwaniaka. Fajnie, że biegasz bardzo szybko. O, właśnie w tym momencie skończyło ci się przyspieszenie. Więc nie ma... Nie mam pytań w ogóle.
o, 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 o koinosa, łap! Uciekamy, 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 bezimienny! Uhuhu, pale się, pale się, pale się, pale się, pale się, pale się, pale się. Okej, okay, ukradłem okoinosa, jestem cwaniaczkiem, jejo, udało się. Nie wymkniesz się, okej, okay. Tamten się na mnie zdenerwował. To jest dużo fajnych fantów, ale ja nie mam na nie czasu, dlatego szybciutko teleportujemy się z powrotem do klasztoru. Bynajmniej gdzieś tu powinien mieć teleport. O nie, coś do mnie się zbliża, powoli. Gończa na klasztor. Dlaczego nie mogę się teleportować do klasztoru? Czekajcie, o, dlatego. Okej, okay. Dziewiątka, szybko hyc. Nie, stworzenie strażnika, do klasztoru. Lecimy już stąd. Nie chcę po prostu się tu męczyć, ponieważ mogę zginąć w bardzo łatwy sposób, a tego bym nie chciał. Pójdziemy powiedzieć, że oko i nosa jest zniszczone i wtedy sami usłyszycie, jaka tu będzie klęska i tragedia. Oczywiście możemy to uratować, więc nie musicie się martwić na zapas. Zaraz zobaczycie, co się będzie działo. Tylko dajcie mi się przykimać, bo będę zmęczony po ucieczkach wielkich, ale tam widzieliście, ile było różnych roślin i rzeczy. Musimy tam wpaść z trochę wyższym, czuję, kręgiem i lepszymi skillami. Przydałoby się coś właśnie AOE, takie, żebyśmy zasięg mieli większy z czarów. Tylko właśnie nie wiem, kurde, co zrobić i jaką runę sobie zrobić. Muszę pomyśleć jeszcze nad tym. Witaj, brokarze. Znalazłem Okoinosa. Odzyskałem Okoinosa. Obawiam się, że jest uszkodzone. Ale to niemożliwe! Co się stało? Amulet wpadł w ręce plugawych istot. Przybyłem zbyt późno. W tych lasach jest pewne niezwykłe miejsce kultu, w kształcie półksiężyca. Nieprzyjaciele odprawili tam nad nim jakiś tajemniczy rytuał. Niech Inos ma nas w swojej opiece! Zbezcześcili nasz słoneczny krąg! O, o. W najgorszych koszmarach nie przypuszczałem, że dysponują aż taką mocą. No niestety. O, co możemy zrobić? Co możemy teraz trochę zrobić? Lipa. Nieprzyjaciel stał się niezwykle groźny. A mimo to ten prastary artefakt może jeszcze pokrzyżować jego plany. Miejmy nadzieję. Musimy czym prędzej naprawić oko i przywrócić mu dawną moc. Czas działa na naszą niekorzyść. Więc musimy się spieszyć. Wolę nie myśleć, co się teraz z nami stanie. Bez ochronnej mocy amuletu jesteśmy bezbronni wobec sił ciemności. O cholera. Udaj się do miasta i odszukaj tam maga wody imieniem Vatras. W tej straszliwej sytuacji tylko on nas jeszcze może ocalić. Zanieś mu oko. Śpiesz się! Okej. Okay. Powinno się udać. Co za słoneczny krąg? Na pewno was to też ciekawi. Każdego roku wszyscy magowie i nowicjusze z klasztoru udają się tam w czas przesilenia, by uczcić początek nowego cyklu. Nieźle, nie? Dobroczynna moc słońca jest w tym miejscu szczególnie silna. Mhm. Nigdy w środku nie przypuszczałem, ciekawe, że można ją wykorzystać do mrocznych celów, a przecież tak się właśnie stało. Wow. Więc magowie są po prostu teraz bezbronni totalnie. Wszyscy są bezbronni. Do magów ognia nie pozwala ci kwestionować moich poleceń, bracie. Okej. Okay. Vatras jest sługą Adanosa. Okej. Okay. To wszystko. Tak, krzycz na mnie więcej. Na pewno ci pomogę, stary, kurde, stara krowo. Pobłogłosław mnie, cwaniaczku. Chcę zwiększyć moją magiczną moc, tego nie chcę. U kogo ja mogę się nauczyć wyższego kręgu? Cholera, no. Serpentes, wszyscy fałszywe udziały w kopalni. Udało mi się odzyskać kilka udziałów w kopalni. Doskonale. Należy je jak najszybciej wycofać z obszaru. Wszystkie proszę. Do mnie. Dobra. Siema, no dostaliśmy trochę złota. Co ja mam zrobić? Boże, u kogo ja mam się nauczyć wyższego kręgu teraz? Zawsze mogłem u niego się uczyłem. Parlana, co ty, Parlan, nie możesz mnie bardziej już nauczyć? Tylko tworzenie run, które są bezużyteczne aktualnie teraz dla mnie. Te wszystkie runy. Ziom, nie załamuj. Inos cię prowadzi. Co ja muszę lecieć do magów wody, żeby się nauczyć kolejnego kręgu? To jest taki żal. Nie, proszę. Nie chcę mi się taki kawał latać. A w czasie, że mi jedni magowie nie wyciszę? Czy coś robi? Dobra, mniejsza. Co są siły zła? Co? To chyba też pytaliśmy kiedyś. Okej, okay, jakieś wieści? Dobra, jakieś pitolenie. O chuj. Nie pitolenie. On coś nam powiedział. Czy morderca? Ciekawego. Na szczęście tak. Okazało się, że to jeden z tych... Kto? Nie znam jego imienia, jednak przyznasz sam... Uuu, ciekawe co się stało. Co teraz? Morderstwo. I to w dodatku... A, dobra, zamordowany paladyn. To jest powiązane bardzo mocno z fabułą aktualnie. Sami zobaczycie. Było po prostu zabójstwo na jednym z paladynów.
w mieście, które jest mocno powiązane właśnie z swobodą tajemnicą. Sami zobaczycie, o co chodzi. O, w ogóle Karas. Tutaj. Odzyskałem oko. Zapomniałem do ciebie. Że udało ci się jednak okay. Niebezpieczeństwo nie zostało jeszcze zażegnane. Słudzy zła wciąż knują swoje nikczemne plany. Co wielko zdeterminowani. O tym zdołałem się już sam przekonać. No. Nie drwij ze mnie. Sytuacja nie drwimy. Jest co oni wszyscy tacy napięci? Spinę mają. I nie bardzo wiemy, komu, skoro ufać. Wrogowi okay. Udało się zwieść Pedra na drogę występku, należy się spodziewać, i nie że... również mu legną. Och, nie, masz jakieś wieści? Pokaż towary. Czwarty krąg magii. Chcę lalalala, powiedz. Magii. Bowiem to jeszcze nie koniec. A chuj ci w dupę, stary trolu. No nie, nie możemy się nauczyć czwartego. Ty... głupi... Tak, chodzi o tego zwariowanego Ignaza. Mieszka w Kornis, no mieliśmy z nim zajęcie. To właśnie najbardziej, okay. Aby się tego dowiedzieć. Trzeba kilka magicznych zwojów. Chcę, abyś udał się do miasta. Trzy magiczne zwoje jego tylko produkcji. Nikomu, ani... Dobra. Oczywiście. Spoko. Oto 150. Powinny pokryć wydatki. Super, pokaż mi swoje towary. Co ty masz w ogóle? A, ty masz te różne jakieś tam przemiany, więc jest nam niepotrzebne. Kija, no, nienawidzę cię. Dlaczego? Powiem. To jeszcze nie koniec, tak wiem. Co, musimy... A, prawdopodobnie przed wyruszeniem na polowanie na smoki będziemy mogli się wyuczyć czwartego. Ale to jest to wkurzające. Magowie są tak zależni od tego, że po prostu fabuła nie pozwala im iść do przodu. Sami widzicie, że jesteśmy, kurna, bezsilni praktycznie aktualnie, ponieważ skille z trzeciego aktu nie pozwalają nam dobrze walczyć, a na przykład taki wojownik może sobie bez problemu pójść w las i wszystko wytępić z miecza. Wkurwiająca sprawa naprawdę. Przepraszam was, że tutaj ale taki rage, ale no to jest okropne, no. Jesteśmy tak zależni od fabuły w tym momencie, że to jest szok. Dobra, Halvor, cześć. Wiem, pokaż mi swoje ryby. Ty masz sektens, który przez przypadek ci sprzedałem, tutaj widzowie mnie wzięliście, dobrze, że mi powiedzieliście, bo po prostu faila strzeliłem też w tamtym odcinku, że sprzedałem. Do gildii polecimy złodzieje jeszcze na chwilę. Mam nadzieję, że... A chociaż to jest sektens, nie wiem, czy mogę go teraz dodać, ale ważne, że go mam. Lecę teraz do więzienia, ponieważ w więzieniu teraz będziemy musieli... A, jeszcze do Watrasa, spoko. To jeszcze dwie rzeczy zrobimy. Ważne, że udało się odzyskać oko i nosa w tym odcinku. Jestem zadowolony. Polecimy do Paki się dowiedzieć, o co chodzi z tym zabójstwem, ponieważ... A nie, dobra, najpierw Watras. Watras nam powie co i jak. Okej, okay, to chycamy sobie tutaj. Jeee, siemano. Okej. Okay. Lecimy do Watrasa jak najszybciej, pogadać z nim. Rengar. Naprawdę? Ty tak się nazywasz? Rengar. Uff, już myślałem. Boże. Leech of Legends everywhere. Dobra. Lecę do Watrasa, który powinien nam tutaj powiedzieć co jak. Witaj w Watrasie, nie opowiadaj już historii, tylko pogadaj z nami lepiej. Co do handlarza bronią, oko i nosa zostało uszkodzone. Przysył oko i nosa. Wiem. Donieśli mi o tym. No, wieści szybko się rozchodzą. Poszukiwacze wykorzystali w tym celu święty, słoneczny krąg magów ognia. Aha. To znak, że nieprzyjaciel... urósł siłę. Co się stanie z okiem? Dlaczego Prokar przy sobie właśnie do ciebie maga wody? Wieści szybko się roznoszą. O, właśnie to. Wieści szybko się rozchodzą. Rozchodzą, hehe. I bardzo dobrze. Nieprzyjaciel też nie będzie czekał. Okej, okay, co się stanie z okiem? Co? Musimy spróbować je naprawić. Nie będzie to jednego zadania. Oprawa pękła na dwie części. Zręczny kowal zdoła zapewne połączyć je z powrotem. No właśnie. Ale to mniejsza część problemu. Sam klejnot, oj. Jest matowy, pozbawiony blasku. Jak unieszkodliwić amulet? Możemy przywrócić? Czy możemy przy... Jest na to tylko jeden połączone sposób. Moce wszystkich połączone moce. W miejscu zniszczenia amuletu należy przeprowadzić odpowiedni rytuał odwracający. Może wtedy klejnot odzyska swój ogień. Problem w tym, że musisz sprowadzić do tego miejsca ziemskich przedstawicieli wszystkich trzech bogów. I o dziwo, to nie będzie łatwe zadanie. Potrzebujemy też znacznej ilości bagiennego ziela. Trzy rośliny, ja mam chyba z 300 w ekwipunku. Okej, okay, gdzie znajdę kowala? Nie wiem. Musisz popytać ludzi o kowala. Który zna się na lubilerstwie, bagienne ziele, to już wiem. Dlaczego Prokar? Podejrzewałem, że prędzej czy później dojdzie do czegoś takiego. O, fajnie. Prokar ma się za tak potężnego i niezwyciężonego, że często zachowuje się wręcz nieodpowiedzialnie. No, założyliśmy. I został za to ukarany. Stracił oko i nosa, dokładnie. Myślę jednak, że podświadomie polega na mocy powierzonej mi przez Adanosa. Fajnie. Lepiej nie myśleć, co by się stało. Mnie teraz zabrakło, Boże, Watras, nie giń. Okej, ziele już mamy, więc nie będę nawet tego słuchał. I bogowie. Adanosa mogę reprezentować nie osobiście. Nie ma sprawy.
Przedstawicielem Innosa powinien być Pyrokar, najwyższy z Też mogę, Wodów. Też mogę. Ale nie wiem, kto mógłby reprezentować... Watra, nie, Xardas znaczy się. Czarnej magii? Tak, to się powinno udać. Super. Nie wiem tylko, czy uda ci się sprowadzić obydwu. Się pokłócili chłopaki. Już widzę wyraz twarzy Pyrokara, gdy dowie się, że musi współpracować z Xardasem. To będzie złe, naprawdę. Muszę już iść. Muszę. Ja też wyruszę w drogę, by przygotować słoneczny krąg do ceremonii. Okej. Okay. Przyślij do mnie Xardasa i Pyrokara. Okej, pitolenie. Okej, okay. Handlarza bronią, co z okiem... A czy coś w ogóle... A, dobra, mniejsza z tym. Co z okiem Innosa? Okej. Czy jeszcze coś mogę od ciebie, ziomuś? Przedatek, opowiedz mi o bogach, uzdrowić, magiczną moc. Czy możesz w ogóle jeszcze coś zrobić dla nas? Powiedz, że jesteśmy... Jesteś już zbyt... Zbyt potężny, właśnie. Śmieszne jest to, że jesteśmy niby zbyt potężni na nich wszystkich. Okej, okay, Watras ruszył, jak widzicie. I teraz będziemy musieli znaleźć Kowala Bennett. Kowal Bennett może naprawić popękaną, że tak powiem, obręcz oka. Zadanie to można wykonać po prostu będąc tutaj w mieście i odpowiednio przeprowadzając śledztwo, które jest o wiele, wiele banalniejsze niż to, które przeprowadzaliśmy w Jarkandarze. Pobiegnę jeszcze tutaj na szybko właśnie do więzienia, w którym właśnie siedzi Kowal Bennett i sami zobaczycie, co się działo. Dobra, Andre, witaj. Jeszcze z Andre szybka rozmowa. A co z Kowalem Bennettem? Z tym najemnikiem? Siedzi w więzieniu, tam gdzie jego miejsce. Jest niewinny. Mogę z nim porozmawiać? Jasne, idź. Ale jeśli pomożesz mu uciec, zajmiesz jego miejsce. Ciekawe. Okej. Okay. Co się dzieje z Kowalem Bennettem? A co z Kowalem Bennettem? A, to chyba już było. Udało mi się uratować kilkoro z zaginionych. Udało mi się uratować doświadczenia, kilkoro w ogóle, nie mam pytań. Ilu udało ci się odnaleźć? Wszystkich. Wszystkich, którzy nadal żyli. Wszystkich? Ja... to wspaniałe osiągnięcie. No raczej ziom. Wiadomo. Nagroda za przestępcę? Czy mamy kogoś? Niestety nie. Okej. Okay. Jak wygląda sytuacja w mieście? Wszystko jest... Pod kontrolą. Jak zawsze. Idziemy do Bennetta. Jeszcze z nim zagadamy i skończymy odcinek. No, siema, Lego. Boltan w ogóle. Chcę zobaczyć więźniów. Chcę... Zamknęliśmy tę świnię, która zamordowała paladyna Lotara. Lotara zamordowała? Okej. Okay. Właśnie wychodziłem. Wywalajmy. Nie, nie trzeba wychodzić stąd, totalnie. Okej, okay, tam siedzi ten kowal, jak widzicie. My możemy sobie wejść w ogóle do tego więzienia bezproblemowo. Tam w ogóle siedzi jakiś cwajak Rengaru, którego tutaj... I jak? Wszystko w porządku? I jak? No dalej! Nabijaj się ze mnie! W końcu ci się oberwie! Przysięgam! Już. Nie płacz tyle. Jeszcze jest obok Sara. Ty! Jak śmiesz się tu pokazywać? Nie mogę tego udowodnić, ale jestem pewna, że maczałeś łapska w tych brudnych machlojkach. Machlojkach w ogóle. To przez ciebie teraz tu jestem. Przez ciebie tego cholernego Przez ciebie kantara. I tego Okej, nie was dosięgnie gniew Innosa. Jestem jego wysłannikiem, więc jego gniew mnie nie dosięgnie. Jeszcze zapis przed rozmową i kończę odcineczek. Zrobiliśmy dość dużo i będziemy musieli w następnym odcinku już... jak trafiłeś do paki? Jak trafiłeś do paki? Te świnie wrzuciły mnie do lochu. Twierdzą, że zamordowałem paladyna. Ale ja tego nie zrobiłem, próbują mnie Wiemy porobić. To przecież. Czemu mieliby to robić? A skąd mam wiedzieć? Musisz mnie stąd wyciągnąć. Okej. Okay. Porozmawiaj z Lordem Hagenem, zbóż mury, nie wiem, po prostu zrób coś. Zburzymy mury, to całkiem dobry pomysł. Okej, okay. Jesteś farmerem czy najemnikiem? Nabierasz mnie, co? Byłem po prostu ciekawy. Widziałeś kiedyś rolnika, który kuje broń? No raczej. Nie. No to czemu zadajesz takie głupie pytania? Ale nie kujesz broni, stoisz w więzieniu. Ziom, chyba coś ci się mu przewidziało. Kogo zamordowano? Kogo zamordowano? Nie mam pojęcia. Jednego z paladynów. Nie znam ich. Wiesz, jak się nazywał? Jakiś Lotar chyba. No nie wiem. Nie jestem pewny. Jezu. Lepiej zapytaj Lorda Hagena. On zna wszystkie szczegóły. Już myślałem, że będziemy musieli dać ci piwo, żebyś nam cokolwiek powiedział, jak wszystkim w tej cholernej grze. Kurde, pijaki, łobuzy biją się i zabijają. Cholera. Okej, okay, mają przeciwko tobie jakieś dowody? Mają przeciwko... Mówią, że mają świadka, który wszystko widział. Jasne. Wiesz, kim jest ten świadek? Nie, wiem tylko, że kłamie. My wiemy, kim jest świadek. Kto kieruje śledztwem? Kto... Sam Lord Hagen. O kurka. Ponieważ ofiara była paladynem, to sprawa podlega pod sąd wojskowy. O, stary, zginiesz znaczy? Albo zawiśniesz. Nie trudno zgadnąć. Jeśli się stąd nie wydostanę, to za tym dam na sznurze. No właśnie. Musisz mi pomóc, albo wybuchnie wojna. Lee tak tego nie zostanie. Najlepszego kowala by mieli Sam się domyśl, co to będzie oznaczać. Jezus,
Jedna wielka rzeź, dosłownie. Chcesz naprawić biżuterię? Umiesz naprawiać biżuterię? To zależy. Musiałbyś mi ją najpierw pokazać. Dałbym oko i nosa, to ciekawe. Muszę się stąd wydostać. No to jeszcze spoko. Bo teraz nic nie mogę zrobić. Oj tam dlaczego. Przyprowadzimy później do ciebie. Obejrz ten amulet. Możesz obejrzeć ten Właśnie amulet. Oddajemy oko i nosa jakiemuś ziomowi, którego w życiu nie widzieliśmy, ale spoko. Piękna robota, ale oprawa jest uszkodzona. Chyba dałbym radę to naprawić. Okej, będę naprawi. Ile ci to zajmie? Cóż, na razie tu ugrzęzłem. Widzisz tu jakąś kuźnię? U siebie zrobiłbym to w jeden dzień, okay. Ale najpierw musiałbym się stąd wydostać. Dobra, więc tak, co się stało? Coś jeszcze? Poszedłem do miasta z Hodgesem, żeby kupić trochę zapasów dla chłopaków. Nagle usłyszeliśmy głośny krzyk i tupot nóg. Przejdź do rzeczy. Od razu wiedzieliśmy, że coś się stało i spróbują nas złapać, jeśli nas zauważą. Uciekaliśmy, jakby nas diabeł gonił. Wtedy tuż przed bramą miasta potknąłem się i rozwaliłem kolano. Reszta jest oczywista. Straż od razu mnie złapała i wrzuciła prosto do tego lochu. To tak głupie. Przecież nie miałem nic na niego. Dobra, ludziska, w tym odcinku to starczy, ponieważ no tutaj, jak sami widzicie, Bennett, musimy cię zamknąć niestety, sorry. Chociaż i tak byś nie uciekł. Okej, nie wiem co właśnie zrobiłem. No mniejsza z tym. No i Bennett jest niewinny, sami dobrze wiemy. W następnym odcinku przeprowadzimy śledztwo do końca i postaram się załatwić już wszystkie rzeczy potrzebne do odprawienia rytuału, naprawienia oka i nosa, a wtedy będziemy mogli praktycznie udać się na smoki. W tym odcinku to wszystko. Dzięki, że obejrzeliście ten odcineczek i nie wiem dlaczego, ale muzyka się wyłączyła. A tak ładnie grała, a się nagle coś z nią stało. Nie wiem, jest włączona niby, ale nic. Okej, więc co? Trzymajcie się cieplutko, mój Robin Skateboard. Na razie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, pa pa.